Dzień dobry, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Idziemy do lasu, normalne, ale wiecie co, idziemy dzisiaj na Agniewuski, czyli krasnoborowik, przegrastobory. No, na alei gniewusów tam u mnie się pokazały, młode, także myślę, idę tutaj w takie miejsca, gdzie one rosną. Zobaczymy, czy coś nazbieramy. Witam, pozdrawiam serdecznie, witam Was. No i tak się już rozglądam po bokach, czy tu coś, ciężko go zauważyć, wiadomo, ale może coś tutaj też wyrosło. No zobaczymy, nie było dosyć długo, 2,5 tygodnia nie było tutaj. Były na początku, potem znikły na 2,5 tygodnia, także może teraz się coś pokaże. No zobaczymy. Jakieś pierogi bym chciał zrobić dzisiaj z grzybami. No myślę, że taki borowiczek do takich pierogów, bo on jest twardy dosyć, no to by był super. Ale no nie będzie, to nie będzie, trudno. Pochodzimy, poszukamy, to zrobimy z czymś innym, z serem. No trudno. Jak będzie, tak będzie. Nie zawsze jest sobota, czy jak to mówią, niedziela. Dobra, Ares, a ty już cały masz tutaj, nie wiem z czego, w krzakach gdzieś był chyba. Dobra, idziemy poszukać, może się uda coś znaleźć. Idziemy do przodu, no i połączymy się za jakiś czas. Powiem Wam, chyba nic z tego nie wyjdzie. Raczej pierogów nie będzie z grzybami. Ale mam taki pomysł, że może pójdę na zajączki, aby tam trochę nazbierać. Wiecie, tak z 8 pierogów zrobić wystarczy. Tak do smaku. Po prostu no nie ma nic. Ale cieszę się, wiecie, z czego dzisiaj po południu ma padać. Bo ta grzybnia już. Znaczy, grzybnia jest na pewno, ale sprawdzimy. No jest jeszcze jakaś minimalna wilgoć, tam jest. Nie jest tak sucho strasznie. Ale zdziwiło mnie, że tam są gniewuski, a tu nie ma. Tu powinny być. Ale myślę, że po tym deszczu dzisiaj ma padać. Nie wiem, jak będzie padać, ile będzie padać, jak długo. Ale myślę, że coś tam dopada i się pokażą tutaj też, bo tu też tu są krasnoborowiki ceglastopory, no i prawdziwki tu rosną tak samo. Podliśmi, tu się chodzi, wiecie, tutaj w tym lesie to się bierze patyk składowo taki, o, i chodzi się tutaj między drzewami, jak się widzi jakieś taką kupkę, tylko taką wypukłą liści, to się bierze patyk i się go tak delikatnie, bo one zazwyczaj są pod liśćmi i patykiem się, tylko na razie nie ma oczywiście, że nie ma. Taką większą kupkę liści i po prostu się je tak tylko delikatnie ściąga i sprawdzamy, co tam jest pod tym. No nie zawsze jest prawdziwy oczywiście, no nie, ale często się zdarza, że po prostu są i po 3, po 4 w takiej kupce po prostu małej, bo jeszcze po prostu takie mniejsze, bo jak już takie większe, to już wiadomo, widać z daleka, bo ta główka już wychodzi. No ale te mniejsze to tak trzeba szukać. O, na przykład tu jest taka kupka. Zobacz, coś takiego. Tu jest taka. O, i pod takimi liśćmi zawsze się tutaj patykiem można i wtedy, o, sprawdzamy, co tam jest. Akurat nie ma nic. No, wiedziałem, że nic nie będzie, bo to normalne. Nie teraz. Dobra, to może się przejdziemy. Pójdę jeszcze tam na kozaczki się przejść. Po drodze jest oczywiście. No i pójdziemy na
na te zajączki zobaczyć, może trochę zajączków. Tak, wiecie, taki farsz zrobię do smaku, żeby było. Dobra, lecimy. No trudno, nie ma to, nie ma. No cóż, ale będzie pada dzisiaj, także no, będziecie mnie, niektórzy będą zazdrościć. Sapat. Chodzę, sprawdzam i nie ma nic, po prostu nawet zamczoków nie ma, ani jednego, niemożliwe to jest. Znaczy jeszcze idziemy, ale myślę, że coś tam będzie, ale nie wiem, no już w parę miejscach takich byłem, że powinny być, ale nie ma. No cóż, trzeba będzie chyba obejść się z smakiem dzisiaj, no niestety, bo tamte grzybki wszystko już są przerobione, zjedzone, te usiatkowane. Jeden był dobry, całości. Kawałek tylko odciąłem nóżki. No dwie główki się uratowały z tamtych, czy trzy. A nogi, no troszkę było tam. Trochę za sucho jest, wiecie, i dlatego może. Myślę, że tak, bo będzie więcej wilgoci, to te grzybki będą, chociaż one lubią mieć takie robaczki w sobie, te usiatkowane, ale myślę, że trochę więcej wilgoci, bo już zbierałem nawet tam duże i były zdrowe, ale zobaczymy. Idziemy, poszukamy jeszcze kozacków, ani kozacków, no po prostu nie ma nic, ale trudno, trudno się mówi. No i lecimy dalej, zobaczymy, tutaj już lubią czerwoniaki rosnąć, czerwone kozaczki, także zobaczymy, może akurat, ale wątpię w to. Przejdziemy się jeszcze na parę miejsc, pójdziemy za tymi zajączkami i będziemy się wracać. Pójdziemy jeszcze potem, po drodze jest takie miejsce, co tam też były, tylko że tam były później zawsze. No zobaczymy, jak będzie, to będzie. No nareszcie. Nareszcie są. Zobaczcie. Piękne, zdrowiutkie, młodziutkie zajączki. Piękne. Potrzebuję przynajmniej z 10, żeby jakiś farsz zrobić na te 8. No myślę, że 10, chociaż one są takie małe, to nie wiem, czy wystarczy. Ale tak do smaku. Zobaczymy, ile będzie. Poszukamy. Sprawdzimy potem, czy nie ma jakiego robaczka w nich. I tu pójdziemy sobie powolutku. I będziemy szukać, czy jeszcze coś będzie. Jest. Oczywiście. Są. Zobaczcie. Piękniusie. No, ciekawe. Potem zobaczymy. Wezmę je, obrobię i pokażę wam, czy są robaczywe. Jakieś robaczki czy tam nie ma. Robaczków. O. No zobaczymy, jest sucho, to one szybko robaczy wieją. Tu coś widziałem. Tak czy nie? Nie. No, lubię pod takimi krzaczkami sobie turuć. O. Ares, ty już leżysz? Nie. I tu pójdziemy sobie. Będziemy sobie tu szukać, tylko powolutku trzeba chodzić. No, mam na razie raz, dwa, pięć. Zobaczymy, jeszcze troszkę. No patrzcie. Widzicie? Już są robaczywe. Ale to nic, pozbieramy i będziemy po prostu sprawdzać później. Bo nie wszystkie na pewno będą robaczywe. O, jak mi tu coś wpadło zaś za ucho. Co to jest? Jakiś taki już zjedzony. Trzeba patrzeć pod tym liśćmi. O, chodzi mi tu coś. O, patrzcie. Tak to właśnie się je zbiera tu. Nie widać ich troszeczkę tylko. No takie małe, tu nie ma szans, żeby zauważyć. O, proszę. Taki ładny. Potem będziemy czyścić. Ale zostań. O, jest. Dobra, potem wam pokażę. Chodźcie. O Jezus, tu jakieś
chodzą mi po nosie. O, coś takiego. Tu są. Widzicie? Dobra, zbieramy. Idziemy dalej jeszcze troszkę. Powiem wam, patrzcie ile już mam. Ale nie wiem ile z tego zostanie po prostu. Bo dużo będzie na pewno robaczywych, bo one mają to do siebie właśnie, że szybko robaczywieją. Trzeba, jak one są młode, trzeba szybko zbierać, bo potem będą już robaczywki. Także z tych grzybów zbiera się praktycznie wszystkie. Patrzcie, już tu jest miękka noga cała. Taki młody. A niektóre są zdrowe, fajne. Właśnie, właśnie. Trzeba brać wszystkie. To jest jakiś kapelusz tylko został, zobaczcie, zjedzony. Moment, muszę się troszkę dalej iść, bo tu też są. O. Raz. O Jezus, już tak. No zobaczymy. Obrobię je, to zobaczymy. Ile to z tego zostanie. I tak sobie tu sprawdzam po tych rowach tu. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, widzicie krzaczek? I pod krzaczkiem, tak jak mówiłem, one lubią tam rosnąć właśnie tak schowane. I te ciemne, fajne takie. No. Jeszcze tutaj parę metrów przejdziemy. Cofiemy się, idziemy z powrotem. Tam jeszcze chyba coś widzę. No, tu już coś jest, ale zobaczcie, to objedzone. Tu też, ale tu jest jeszcze taki w miarę. Tu też jest, czy liść? Jest, zobaczcie. Takie maluchy, a patrzcie jak zjedzone. Ale mnie ugryzło teraz coś. Odsień. Zobaczcie jak pojedzone. Także zajączki to trzeba szybko zbierać. One szybko robaczywieją i zjedzą je ślimaki szybko. Nie tylko, żuczki też. No to dobra, może jeszcze tam coś znajdziemy po drodze, ale wątpię. No mam tego dosyć. W wiaderku nawet. Jakby były wszystkie, były zdrowe, to było super. Ja se wstępnie teraz będę obrabiał po drodze. No tak wstępnie i zobaczymy ile tam mniej więcej jest tych robaczywych. Będę sobie powolutku szedł i sobie obrabiał te grzyby. Powiem wam, chodzę, obrabiam te grzyby. Nie mogę stanąć, bo pełno jest tych, wiecie, takich kleszczy ze skrzydełkami. Jest dużo robaczywych, dużo. Ale myślę, że spokojnie mi stanie na tym. Ale ja nie o tym, bo jak tak idę i wiecie, skupiam się trochę tutaj, żeby to obrobić, coś tu popatrzeć i tak sobie patrzę, a tu taki piękny borowik, zobaczcie, rośnie. Wyrywamy, trochę zjedzony, usiatkowany. Tu jest coś chyba... Albo kopnięty, albo zjedzony. Ale zobaczcie, jaki ładny. Co? Tego się tu nie spodziewałem. A jeszcze przez przypadek, tak wiecie, zerkam sobie tylko po boku, czy coś nie ma, ale no ten teraz to mnie zszokowało. No super. Zaraz sprawdzimy, czy jest zdrowy. Na żywo. A co tam jest za tym drzewkiem? Nie, to taki listek. Dobra. Sobie tu kucniemy i sprawdzimy, odkroimy. O, już chyba widzę. O, nie, tu jest, widzicie, wrzucimy to tam, zostawiamy, ale główka powinna być. Tu jest jeszcze troszkę, o, dziurek. Myślę, że jak to wykroimy, o, to będzie do smaku fajnie. Dzisiaj do smaku będzie. No, to jeszcze to wykroimy.
Główka jest ok. No, pół tej główki. Ktoś się podzielił ze mną. Ja, no i dobra. No i zobaczcie, tak przez przypadek borowiczek spadł. No idziemy dalej. Ja się też będę tu po bokach, będę sprawdzał oczywiście, że tak. Ale to jest jakiś taki fuks. Idziemy dalej. No i zobaczcie, ile mi zostało. No może niedużo. Potem wam pokażę, zresztą przesypię do koszyka i na razie z takim wiadereczkiem wodę, bo wiecie, nie, różnie bywa, żeby się nie wysypywał. Nie ma jak ułożyć, bo jak są dwa, to potem lotają po tym. Bo wiecie, najlepiej jak się więcej nazbiera, to wtedy fajnie można je ułożyć. Jest fajnie z koszykiem chodzić, chyba że się ma taki głęboki, no ale takiego głębokiego to nie ma sensu brać teraz, bo nigdy nie wiadomo, czy człowiek coś tam nazbiera tych grzybków. No, myślę, że jeszcze coś tam odpadnie, tak wstępnie obrobione są. Jeszcze coś tam minimalnie odpadnie, ale myślę, że na pierogi będą na pewno. Także jedzonko jakieś będzie, już mi ślinka leci. Co to za kamień? Patrzę sobie czasami pod nogi i sprawdzam. Dziwak asfaltowy jest. Dobra, idziemy jeszcze, a po drodze może coś jeszcze, tak jak ten borowik wpadł, przez przypadek widzieliście, no niesamowite, no nie, człowiek idzie na borowiki, nic nie znajduje, a tu pyk. Dobra, idziemy jeszcze w kierunku już samochodu, ale mamy daleko, daleko, daleko. Może coś tam jeszcze, to wam pokażę, jak coś nazbieram. Nie wiem, czy ktoś to nadep jakiś, to jest chyba czerwieniejący, tak mi się wydaje. Nie wiem, tak wygląda. Dobra, ja go zostawiam. Sprawdzam, czy tu nie ma jeszcze takich zajączków. One też tu lubią rosnąć, ale nie ma. Nie ma. Idziemy dalej. Już gorąco się robi. Masakra. Ale tu jest tych koniów, koniowie, te muchy końskie. Ale jeszcze po drodze, zobaczcie, zauważyłem. No ja myślałem, że dzisiaj, no ja potem to będę obrabiał, się wydają zdrowe takie, ale różnie to, raz jest zdrowy, raz nie. I tutaj trafiłem znowu, zobaczcie. To czyżby tylko dwa? Nie. Ała, ale mnie ugryzło. O, miałem nagrać teraz. Ale odskoczyła. Taki ładny. No i tak. Gdzieś tam zawsze coś się trafi, tak? Myślałem, że dzisiaj już nie zrobię tych pierogów z serem. Ewentualnie. O, tu jest jeszcze taki malutki. O, dwa są. Zobaczcie. O, ten to już taki. Góra już jest taka. O, zobaczcie. Ale dobra, coś się tam wykroi. Może być. Jeszcze tu troszkę poszukamy, bo idziemy w kierunku samochodu już. Ale widzicie, coś się tam zbiera. Na pierogi wystarczy, na pewno wystarczy. No to koniec marszu. Powiem wam gorąco mi jest. No i tyle nazbierałem. Może nie ma za dużo, ale na pierogi myślę, że spokojnie starczy. Jeszcze tam parę może coś tam odejść, ale ogólnie już większość jest zdrowych. Tego ostatniego znalazłem teraz, no nie nagrywałem nawet. Ale są takie, niektóre są fajne, twarde. No. Zdrowiutkie. Ale większość było, widzicie, robaczywych. Tu jest gdzieś ta główka z tego borowika, ale dobra, to już nie będę tego szukał, gdzieś tu jest. Dobra, no i tak dzisiaj grzybobranie, tak się, a patrzcie, jestem mokrusieńki po prostu, leje się ze mnie, bo jest taka duchota, ale cieszę się, bo będzie padać. Także jutro może po tym deszczyku
wybierzemy się na grzybki, zobaczymy co tam wyszło po tym deszczyku, będzie wilgotno, bo grzybnia jest fajna, ja już tylko czekam po prostu trochę wilgoci więcej, te grzyby ruszą raz, dwa. To jak dzisiaj będzie padać, to jutro wybieramy się na grzybki, bo jutro myślałem, że już mówię, kurde, sucho, może nie pójdę, ale dzisiaj mówię, wybiorę się jeszcze właśnie na ten, na borowiki, bo jak tam na tej alejce mojej rosły, to mówię, może tutaj ze 3-4 nazbieram na jakieś na pierogi, no, ale mam tyle, myślę, że pierogi się zrobi, farszu takiego grzybkowego, tak na spróbowanie, 7-8, będzie dobre, no to trzymajcie się, no i do jutrka jakby coś, no, zdrówka wam życzę. Ares zmęczony leży. Ares, co tak leżysz? Napił się wody i muszę uzupełnić, bo są już puste. Wszystko wypił. Więcej wychlapał na ziemię, jak wypił.